Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnej lekcji. Z tej strony A+. Ostatnio sobie rozmawialiśmy troszeczkę o prędkościach, szybkościach. Dzisiaj sobie powiemy o kolejnym pojęciu, które jest absolutnie fundamentalne dla kinematyki. Tym pojęciem jest przyspieszenie. Wprowadzimy sobie pojęcie przyspieszenia średniego i przyspieszenia chwilowego. No więc zaczynajmy. Na początek, aby móc sobie w ogóle cokolwiek powiedzieć na temat przyspieszenia, musimy wiedzieć, czym jest zmiana prędkości. I tutaj tak to zapisałem zielonym kolorkiem. Zmianę prędkości definiujemy w sposób następujący. Zmiana prędkości, oczywiście wektorową, prędkość jest wektorem, zmiana prędkości też jest wektorem, to jest wektor prędkości końcowej minus wektor prędkości początkowej. I teraz zgodnie z tym zabiegiem, że minus jakiś wektor to jest plus wektor odwrotny do tego wektora, możemy sobie to zapisać w ten sposób, że delta v wektor to jest v końcowe plus minus v początkowe. Czyli to jest jakby plus odwrotność tego wektora V0. I w fizyce tak naprawdę możemy mieć takich 5 głównych przypadków, w jaki sposób nam się ta szybkość czy prędkość będzie zmieniała. Ja spróbowałem je tutaj wypisać. I pierwszy przykład, jaki możemy mieć, pierwsza sytuacja. Dwie pierwsze sytuacje ogólnie dotyczą ruchu po linii prostej. Pierwsza sytuacja wygląda w ten sposób, że V końcowe jest większe niż V początkowe, czyli ciało nam przyspiesza, jakby ta zmiana prędkości i zmiana szybkości będzie dodatnia. I widzimy, tutaj w pierwszym momencie to ciało ma jakąś prędkość V0, w sytuacji drugiej ma już prędkość V. I co się dzieje? Jak sobie zrobimy V minus V0, czyli będziemy chcieli wyznaczyć tę zmianę prędkości, czyli analogicznie zrobimy VK plus minus V0. Tutaj to ładnie narysowałem, minus V0. Jak sobie zrobimy V plus minus V0, to dostajemy wektor delta V, który jest skierowany dodatnio. Czyli tak jak nam idzie oś X, powiedzmy, ta oś wzdłuż której się porusza ciało, taki sam kierunek ma ten wektor delta V. Czyli jeżeli VK jest większe niż V0, czyli V końcowe jest większe niż V początkowe, to delta V będzie dodatnie, będzie skierowane zgodnie z osią, wzdłuż której porusza się ciało, zgodnie z pozytywną orientacją tejże osi. Druga sytuacja to jest sytuacja przeciwna. Ciach. To jest sytuacja, w której VK, czyli szybkość końcowa, jest mniejsza od V0, czyli szybkości początkowej. Czyli co się dzieje? Ciało się wciąż porusza po linii prostej, ale spowalnia teraz. I widzimy tutaj w pierwszym momencie mamy ciało, które ma prędkość V0, w chwili drugiej już ma prędkość VK, która jest mniejsza. Ma ten sam kierunek, ten sam zwrot, ale mniejszą wartość od wartości prędkości początkowej. A zatem co się dzieje? Jak sobie zrobimy VK minus V0, czyli VK plus minus V0, to się okazuje, że delta V jest ujemne. A zatem delta V, ten wektor nasz zmiany prędkości, będzie skierowany przeciwnie do kierunku orientacji osi czy półosi, wzdłuż której porusza się nasze ciało. A zatem to delta V będzie tak jakby ujemne. Będzie skierowane przeciwnie do orientacji osi, wzdłuż której porusza się ciało. Dobra, to są ruchy wzdłuż linii prostej, ruchy po linii prostej. A teraz się zajmiemy ruchami po linii krzywej. I tutaj mamy trzy sytuacje. Oczywiście nie powiedzieliśmy sobie o jeszcze jednej sytuacji w przypadku ruchu po linii prostej, kiedy V końcowe jest równe V początkowemu, ale tutaj myślę, że każdy wie, że zmiana prędkości jest oczywiście zero. Dobra, ruchy po linii krzywej. Pierwsza sytuacja analogiczna do pierwszej sytuacji w przypadku ruchu po linii prostej. V końcowe jest większe niż V0. W ten sposób to będzie wyglądać. I delta V możemy sobie wyznaczyć z analizy wektorowej tutaj. W przypadku drugiej sytuacji, kiedy V końcowe jest mniejsze od V0, również z analizy wektorowej będzie to wyglądać tak. I trzecia sytuacja będzie... Dobra, okej. Jeszcze na chwilę zatrzymamy tutaj. Trzecia sytuacja... Okej, dobra, udało się. Trzecia sytuacja, kiedy VK jest równe V0, i wtedy delta V wyznaczamy sobie z analizy wektorowej tutaj. I teraz, co się stało, moi drodzy, że w pierwszym przypadku, kiedy mieliśmy ruch po linii prostej, w sytuacji, kiedy VK było równe V0, okazało się, że delta V jest równe 0.
A tutaj, no, nie do końca tak jest, prawda? Okazuje się, że mamy jakiś niezerowy wektor delta v. No bo tutaj ruch jest po linii krzywej. A zatem w każdym momencie, niezależnie od tego, czy wartość prędkości nam się zmienia, prędkość się zmienia. Dlatego, że zmienia się jej kierunek, może się zmieniać jej zwrot. A zatem prędkość się zmienia, a więc mamy niezerowy wektor zmiany prędkości. W ten sposób to wygląda. Ok. Wprowadźmy sobie teraz, już jak już mamy zdefiniowane, co to jest zmiana prędkości i rozumiemy mniej więcej, o co w tym chodzi, że to jest prędkość końcowa minus początkowa, to wprowadźmy sobie pojęcie przyspieszenia. Przyspieszeniem średnim nazywamy iloraz przyrostu prędkości, czyli to delta V, które tu widzimy w liczniku, do przyrostu czasu, w którym nastąpił ten przyrost prędkości. Czyli do czasu, w którym nastąpił ten przyrost prędkości, o którym mówiliśmy. Czyli iloraz przyrostu prędkości do czasu, w którym nastąpił ten przyrost. I analogicznie wartość przyspieszenia średniego to jest wartość tego przyrostu prędkości do tegoż samego czasu, w którym nastąpił ten przyrost. No i dobra. Spróbujmy sobie obliczyć jakieś przykładowe przyspieszenie. Właściwie wartość przyspieszenia. Przykładowa sytuacja. V końcowe ma 20 m na sekundę. V0 to jest 5 m na sekundę. Zakładamy, że ruch się odbywa po linii prostej. I przyrost czasu jest 3 sekundy. Czyli co się dzieje? Ciało nam przyspiesza. Od 5 m na sekundę do 20 m na sekundę się zmienia jego szybkość. W jakim czasie? W czasie 3 sekund. A zatem wiemy, że A średnie, czyli wartość przyspieszenia średniego, to jest zmiana szybkości, tak jakby wartość zmiany prędkości, przez, w tym przypadku to się pokrywa, przez przyrost czasu, w którym tenże przyrost prędkości nastąpił. A zatem to jest V końcowe, czyli szybkość końcowa minus szybkość początkowa przez przyrost czasu. Podstawiamy. V końcowe to jest 20 m na sekundę, V początkowe to jest 5 m na sekundę, a zatem Vk minus V0 to jest 15 m na sekundę, a przyrost czasu wynosi 3 sekundy. 15 m na sekundę przez 3 sekundy dostajemy 5 m na sekundę kwadrat. No myślę, że to, jak się to się liczy, to jest w pełni zrozumiałe, to jest jedna z prostszych rzeczy, także nie powinno być z tym żadnego problemu. Ok. Drugie pojęcie, które musimy sobie wprowadzić, to jest przyspieszenie chwilowe. I się zazwyczaj oznacza A, czasami się pisze A chwila, ale to generalnie A. Kiedy mówimy o przyspieszeniu, mamy zazwyczaj na myśli przyspieszenie chwilowe. I analogicznie, tak jak prędkość chwilowa, to był przyrost wektora wodzącego przez delta t, kiedy delta t dąży do zera, tak samo tutaj A chwilowe, domyślamy się, to będzie jakby przyspieszenie w danej chwili, czyli przyrost prędkości w czasie, z tym, że ta chwila czasu jest bardzo mała, to jest chwila, czyli to jest praktycznie nieskończenie malutki odcinek czasu, dążący nam do zera, czyli t, no napiszemy delta t, ok, żeby być w pełni ścisłym tutaj, delta t dąży do zera, to jest A chwilowe, czyli to jest taki jakby przyrost prędkości w danej chwili, nieskończenie małej chwili. Myślę, że to jest tyle. Mam nadzieję, że wszystko jest zrozumiałe. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału na YouTube, do lajkowania naszej strony na Facebooku i do usłyszenia na kolejnych lekcjach.